Dobrze. Dzień dobry Państwu, raczej też dobry wieczór. Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze, który poprowadzi Kasia Lipska z Fundacji Piąte Medium. Dzisiejszy webinar będzie dotyczył tworzenia atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. Ja się nazywam Ania Wóz, jestem koordynatorką projektu Młodzi w Akcji, w ramach którego jest realizowany dzisiejszy webinar. Jest on finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Szczególnie witam Państwa, którzy uczestniczą w naszym projekcie Młodzi w Akcji. Mogą Państwo też napisać na czacie, skąd Państwo do nas dzisiaj przychodzą. Jeżeli chodzi o zaświadczenia, to standardowo, tak jak mamy to w zwyczaju na naszych webinarach, podamy link do zaświadczeń na samym końcu webinaru, także proszę być czujnym, czujną. W takim razie ja chyba już mogę powitać Kasię i oddać jej głos. Życzę Państwu udanego spotkania webinaru. Dobry wieczór Państwu. Czy dobrze mnie słychać? Wszystko jest OK? Super, dobra. Nazywam się Katarzyna Lipska, pochodzę z Lublina. Dzisiaj nadaję do Państwa z podlubelskiej miejscowości, gdzie mieszkam. Jestem związana już od prawie 6 lat z Fundacją Piąte Medium. To jest lubelska organizacja pozarządowa, która zajmuje się przede wszystkim edukacją medialną, edukacją artystyczną i edukacją fotograficzną. Ja osobiście pracuję często, zwłaszcza z seniorami, w takich projektach też międzypokoleniowych, ale od jakiegoś czasu prowadzę też zajęcia online, prowadziłam ostatnio zajęcia z rękodzieła. Uczę też języka polskiego jako obcego. Pozdrowienia z Łęcznej. Ja nadaję z Turki, także bliżej Lublina, jeżeli ktoś kojarzy. Jestem teraz tutaj. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony narzędziom, które pomogą Państwu tworzyć ciekawe i atrakcyjne materiały edukacyjne dla Państwa uczniów czy podopiecznych. Nie wiem, to zależy, gdzie Państwo pracują. Mogą Państwo napisać mi na czacie też, czym się Państwo zajmują, czy są Państwo nauczycielami, czy bibliotekarzami, a jeżeli nauczycielami, to jakiego przedmiotu? Edukacja wczesnoszkolna. Mhm. O, widzę, że ktoś jest moim prawie sąsiadem z Wólki Lubelskiej. Super, dzień dobry. Aha, świetlica, muzyka, geografia, anglista, ho, ho, ho. Super, dobra, widzę, że mamy przedstawicieli naprawdę bardzo różnych przedmiotów i innych dziedzin też, super. Mam nadzieję, że znajdą Państwo w tym webinarze takie narzędzia, które będą dosyć uniwersalne, to znaczy przydadzą się zarówno w edukacji wczesnoszkolnej, jak i w edukacji młodzieży i dorosłych, tak myślę. Chciałam od razu zaznaczyć, że tak naprawdę każdemu z tych narzędzi, które dzisiaj będę chciała Państwu pokazać i do którego będę chciała nawiązać, można by poświęcić oddzielny webinar czy oddzielne zajęcia. Dlatego bardzo bym Państwa prosiła, żeby Państwo potraktowali te zajęcia raczej jako takie właśnie źródło inspiracji i taki katalog narzędzi do przetestowania we własnym zakresie. Ja oczywiście pokażę, będę się starała pokazać jak najwięcej funkcji i możliwości, natomiast oczywiście to, jak będą Państwo z tego korzystać, też zależy od Państwa potrzeb, od Państwa dziedziny, od Państwa pomysłów na to, jak to wykorzystać. Ja podzieliłam sobie ten webinar na takie 4 części. W pierwszej części skupię się na narzędziach do kreatywnej prezentacji danych. Później przejdziemy do takich prostych narzędzi graficznych, które umożliwią Państwu tworzenie między innymi infografik, ale też, nie wiem, map myśli czy innych przeróżnych materiałów, które przyjdą Państwu do głowy. Później przejdę do kilku prostych narzędzi do tworzenia takich krótkich, nieskomplikowanych animacji, które mogą się przydać w Państwa pracy. I na końcu przedstawię Państwu kilka takich dobrych, legalnych i sprawdzonych źródeł zdjęć, wideo i muzyki, z których można sobie korzystać właśnie w przygotowaniu takich materiałów. Tam wszystko jest jakby darmowe i legalne, także myślę, że to się też przyda.
I jeszcze jedna taka uwaga organizacyjna. Po każdym z tych narzędzi, mogą Państwo oczywiście zadawać pytania na czacie, i po każdym z tych narzędzi, po omówieniu każdego z tych narzędzi, ja się postaram odnieść do tych pytań, które padną, i potem będę przechodzić do kolejnego. I tak jakby najlepiej zadawać te pytania na bieżąco, ale ja będę odpowiadać na nie jakby po omówieniu każdego z kolejnego narzędzia. Okej, pierwsza rzecz, o którą chciałabym Państwa poprosić, to wyślę teraz Państwu na czacie, czy może wysłać Pani linki do tych... oczywiście linki do narzędzi będę wysyłała też na bieżąco, a pod koniec webinaru wyślę też podsumowanie ze wszystkimi linkami, tak żeby Państwo mieli sobie w jednym miejscu wszystko to, o czym mówiłam, także spokojnie, nie trzeba jakoś specjalnie nawet robić tutaj notatek, czy się przejmować. Też wiem, że webinar jest nagrywany, także w razie potrzeby będzie można do niego wrócić. On będzie umieszczony na koncie na YouTube. Okej, pierwsza rzecz, chciałabym Państwa troszkę zaangażować. I wysyłam Państwu teraz na czacie link do pierwszego ćwiczenia na początek. Bardzo bym prosiła, żeby Państwo sobie weszli na menti.com. Można sobie kliknąć ten link, który wrzuciłam na czat. I tam będą mieli Państwo pytanie. Ja teraz udostępnię też Państwu ekran, żebym mówiła. Okej, chwileczkę. Tak, będą Państwo mieli tam pytanie o kod do wpisania. Trzeba wpisać ten kod, który jest tutaj na górze ekranu, 4360469. Ja go może jeszcze tam wpiszę. Tak. Jest kod do wpisania, trzeba wpisać kod 4360469. Już go wysyłam na czacie. I jak Państwo wpiszą kod, prosiłabym o wpisanie tych narzędzi, z których Państwo korzystają, przygotowując jakieś narzędzia czy materiały dla swoich uczniów. O, widzę, że już się pojawiają pierwsze, Geniali, Canva. Pytam o to dlatego, że... Okej, będę wiedziała, na czym się skupić, jak będę opowiadała później. Canva. Pojawiają się kolejne, super. Widzę, że Canva i Geniali są tutaj najpopularniejszymi narzędziami. PowerPoint też się cieszy dużym zainteresowaniem. Okej. Widzę, że ktoś zna też to narzędzie, z którego teraz korzystamy, Menti. Okej. Super. Ekstra. Widzę, że jest dużo tych narzędzi, które Państwo znają i kojarzą. One się będą tutaj dalej pojawiać. Widzę, że tutaj na dole widzimy, ile osób już wpisało. 63 osoby. Okej. Okej, widzę, że pojawiły się też tutaj aplikacje takie, które służą do tworzenia quizów. Te takie interaktywne tablice również, super. Okej. Dobra, to wobec tego widzę, że to narzędzie, z którego ja skorzystałam w tej chwili, też jest już niektórym z Państwa znane. Niektóre narzędzia, o których Państwo tutaj powiedzieli, ja też będę omawiać w dzisiejszym webinarze, ale teraz już wiem, na co zwrócić większą uwagę, a co Państwo znają lepiej, albo co większość z Państwa już zna i kojarzy. Okej, to ja sobie wrócę na chwilkę do prezentacji. I to narzędzie, z którego ja teraz skorzystałam, wiem, że Państwo też tam wpisali, już niektórzy z Państwa wpisali, że znają Państwo to narzędzie, jest to Mentimeter. I to narzędzie służy do przeprowadzania ankiet i zbierania opinii, ale myślę, że może mieć też spory potencjał, jeśli chodzi właśnie o tworzenie jakichś takich
prezentacji, które mogą być punktem wyjścia, na przykład do rozmowy z Państwa uczniami na jakieś tematy. I jeśli chodzi o Menti, to w wersji darmowej możemy stworzyć w jednej prezentacji 5 slajdów takich quizowych, czyli takiego typu, jak pokazałam i jak zaraz jeszcze pokażę, jest ich kilka innych, lub dwa takie slajdy z prezentacją. Jest też dostępna wersja premium, w której można sobie zrobić takie bardziej rozbudowane prezentacje. Wydaje mi się, że możliwe, że dla edukacji, dla placówek edukacyjnych są jakieś specjalne tutaj programy, jeśli chodzi o cenę. Należałoby to sprawdzić, jeżeli będą Państwo zainteresowani jakąś wersją rozszerzoną. Natomiast w tej wersji podstawowej też można zrobić całkiem sporo rzeczy. No i tak jak już pewnie Państwo zauważyli i ci z Państwa, którzy używają, wiedzą, tworzymy sobie te rzeczy na stronie mentimeter.com, natomiast uczestnicy, żeby udzielić odpowiedzi, muszą wejść na stronę menti.com. No i tam się wpisuje właśnie ten kod, a dalej odpowiada się na pytanie. Ja teraz przejdę jeszcze raz do udostępniania ekranu, pokażę Państwu, co jeszcze oprócz takiej chmury wyrazowej można sobie w tym Menti stworzyć, bo jest kilka możliwości. I żeby w ogóle działać w tym narzędziu, musimy sobie założyć tam wcześniej konto. Do tego jest potrzebny adres e-mail. I strona startowa, jak sobie zaczniemy pracę, wygląda tak. Żeby stworzyć nowy projekt, jakąś nową ankietę czy prezentację, klikamy tutaj w niebieski przycisk New Presentation. Tutaj musimy wpisać jakąś nazwę. Powiedzmy, że to będzie nasze próbne działanie. I dalej mamy tak, tutaj mamy po prawej stronie mamy taki panel obsługi tego narzędzia i możemy sobie wybrać różnego rodzaju pytania, które zadajemy, to znaczy raczej różnego rodzaju odpowiedzi, tak? Bo tutaj będzie, to jest pytanie wielokrotnego wyboru, możemy wybrać sobie właśnie tę chmurę wyrazową, możemy też zapytać i zostawić pytanie otwarte, ale też oprócz tego możemy robić takie slajdy typowo prezentacyjne, czyli możemy sobie tutaj wstawiać zdjęcia, możemy też wstawić wideo, wstawić jakiś cytat. To może się też, myślę, czasami przydać. Myślę, że najbardziej przydatne jest to Menti właśnie jeśli chodzi o quizy i o badanie jakichś trendów czy opinii wśród uczniów. Ale jakby myślę, że jest też wiele innych opcji, które można na bazie tego narzędzia stworzyć. Ono jest dosyć proste, tak jak Państwo widzą, tutaj jakby tworzymy to, wybieramy sobie typ, powiedzmy ja wybrałam tą chmurkę wyrazową, tutaj wpisujemy pytanie, tutaj możemy wpisać liczbę odpowiedzi, które jeden uczestnik może udzielić. Możemy zrobić tak, żeby mógł wpisać tylko jedną. Możemy, chyba do 10 jest limit. I później jak już sobie to ustalimy, to tutaj klikamy na niebieski przycisk Present i musimy naszym uczestnikom podać ten kod, ten tutaj na górze. On jest jakby generowany do każdej prezentacji osobno, no i wtedy oni mogą jakby wziąć udział odpowiedzieć na nasze pytanie, czy wziąć udział w quizie, który zrobiliśmy. Czy z matematyki można wstawić pierwiastki? Nie wiem, myślę, że można, ale szczerze mówiąc nie wiem. Myślę, że jak się przekopiuje tutaj, no to chyba można, tak. Okej, to tak krótko o Mentimeter. Nie wiem, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytanie co do tego narzędzia, czy mogę przejść dalej? Ja jeszcze też będę Państwa odsyłać, ogólnie w formularzach nie można.
Dobra, okej. Ja będę jeszcze Państwa też odsyłać, bo mam kilka źródeł inspiracji, do których chcę Państwa odesłać po więcej informacji na temat kilku z tych narzędzi, to wrzucę Państwu później linki do tego. Okej. Kolejną rzeczą, którą sobie wypisałam, która może być przydatna i nie wiem, chyba się nie bardzo pojawiła tam w tych narzędziach, które Państwo używają, to jest Prezi. Znaczy to jest już narzędzie, które ma dobrych kilka lat i niektórzy się go trochę boją, mam wrażenie, bo jest no jest troszkę rozbudowane, ale daje też dużo ciekawych możliwości, jeśli chodzi, zwłaszcza jeśli chodzi o animacje i przejścia między kolejnymi slajdami. To, co ja lubię w Prezi, to fakt, że można tam wstawić na przykład filmy z YouTube bezpośrednio, czyli nie muszę wyłączać prezentacji, żeby pokazać jakiś filmik, mogę go pokazać z poziomu prezentacji, można sobie też wstawiać tam zdjęcia i bardzo różne inne media. I co więcej, teraz jakiś czas temu zmienił się tam edytor w Prezi i jest chyba bardziej przyjazny niż ten poprzedni. Pokażę Państwu szybko, o co chodzi. Okej, jestem dalej na Menti. I tak wygląda teraz ta strona startowa w Prezi, jak się zarejestrujemy i utworzymy sobie konto. Ja może pokażę Państwu prezentację w Prezi, którą stworzyłam dla seniorów, z którymi pracowałam. Uczyłam ich podstaw obsługi komputera i internetu. I dla tych z Państwa, którzy jakby nie widzieli jeszcze, jak działa Prezi, ono działa właśnie w taki sposób, że cała prezentacja jest na jednej kanwie takiej, dużej. Mamy tu jakieś kolejne, prawda, kolejne strefy i między tymi strefami właśnie możemy się przemieszczać w taki sposób, żeby sobie przybliżać to, co nas interesuje w danej chwili. Generalnie efekt końcowy tej mojej prostej prezentacji wygląda w ten sposób. Ja tutaj nie było jakby dużo do kombinowania, bo jakby to była dosyć prosta prezentacja. Ale można sobie właśnie robić zoom, jakby przybliżać to, co chcemy pokazać może jakoś bardziej dokładnie i myślę, że to może się całkiem fajnie przydawać. Sprawdzę, co Państwo piszą, bo nie mam. Okej. I tak teraz szybko o tym, jak to się tworzy. Żeby sobie stworzyć prezentację w Prezi, oczywiście trzeba mieć najpierw konto założone przy użyciu adresu e-mail, to jest narzędzie darmowe, to znaczy ono ma płatne funkcje, jak większość już dzisiaj narzędzi, natomiast w tej wersji darmowej możemy zrobić bardzo dużo. Tutaj sobie klikamy w ten krzyżyk, otwieramy New Presentation i mamy tutaj dostępnych całkiem sporo różnych szablonów. Można się zastanowić, jakby jak ta nasza prezentacja ma wyglądać, czy ma, jaki ma temat i co by do niego najbardziej pasowało. To można sobie oczywiście też modyfikować, można sobie zmieniać kolory tła w tych projektach, można dodawać inne elementy. Powiedzmy, że... Okej, ja kliknę sobie teraz w to. Jeżeli nam się spodoba jakiś dany projekt, klikamy w niego i klikamy w niebieskie Use this template. Możemy sobie zatytułować. I mamy tutaj takie ważne pytanie, kto może zobaczyć tę naszą prezentację i mamy do wyboru, to pierwsze, people I share it with, czyli ludzie, którym ja udostępnię tę prezentację, albo możemy zrobić z niej publiczną prezentację, tak wtedy każdy będzie mógł sobie z niej znowu potem skorzystać, będzie jakby dostępna. Ja teraz wybiorę sobie... A nie, okej. Okay. Zmienili to niedawno, widzę. Czyli możemy robić teraz tylko takie, które są widoczne publicznie, a w wersji płatnej tylko te, które będą nasze. Ale myślę, że jeśli chodzi akurat o prezentacje takie edukacyjne, no to jakby, nie wiem, ja nie mam z tym problemu, że ktoś widzi moje materiały, które ja stworzyłam w większości. Oczywiście tutaj jakby decyzja należy do Państwa. I tak wygląda nasza przestrzeń robocza w tym Prezi. Możemy sobie, tak jak Państwo widzą, tutaj mamy całość projektu.
I żeby edytować kolejne części, musimy sobie kliknąć, o tutaj mamy po lewej stronie taki schemat, musimy sobie kliknąć na dane kółeczko, które chcemy edytować, no i potem wszystko robimy tak, jak ktoś tam właśnie już napisał na czacie, robimy to w Canvie. Czy jest to później interaktywne? Jest to później interaktywne w taki sposób właśnie, że są animacje i przejścia, takie jak sobie wybierzemy, prawda? To jest prezentacja, to nie jest tak, jak może ktoś z Państwa, ci z Państwa, którzy używają Geniali, to nie jest w taki sposób interaktywne jak Geniali, że ktoś, kto to ogląda, sobie będzie klikał w poszczególne elementy i tam się będzie coś działo. Nie, to jest prezentacja, ale jest interaktywna właśnie w takim sensie, że ma przejścia, animacje, możemy sobie też robić więcej, więcej tych przybliżeń czy przejść. I tutaj możemy sobie właśnie, tak jak w Canwie, tak jak ktoś zauważył, wpisać dowolny tekst, podmieniamy to, co mamy. Próbny tekst. Możemy sobie też wstawić tutaj, tak jak mówiłam, różne media, na przykład wideo. I tak jak Państwo widzą, tutaj możemy sobie wstawić link z YouTube'a do jakiegoś filmu. I on się tutaj pojawi jako taki ten... Tak, no będzie jakby istniał w naszej prezentacji. Będziemy mogli go z poziomu prezentacji włączyć i pokazać, nie wychodząc właśnie z prezentacji. Okej. No i tak jak mówię, można tutaj sobie dodawać też inne elementy, takie jak są nam potrzebne. Tutaj są różne ikonki. Możemy sobie coś powybierać. To jest tak, jak ktoś z Państwa zauważył, bardzo podobne do Canwy w tym systemie takim operacyjnym, że tak powiem, w sensie to, co tam robimy. Nie, Pani Olgo, to nie jest w formie filmu, to jest w formie prezentacji, czyli tak, żeby te animacje na przykład były widoczne i żeby przejść do kolejnego slajdu, musimy tak jak w PowerPoincie potem sobie klikać dalej, no ewentualnie ustawić pokaz slajdów, tak? Choć nawet nie wiem, czy w tej nowej wersji jest to możliwe. Okej. No i jakby to jest, tak jak mówię, dosyć rozległe narzędzie, także ja polecam sobie je przeklikać i popróbować. Jakby zawsze nowe elementy wstawiamy przez insert. Tutaj wybierając style możemy sobie zmienić kolory i kształty, czy czcionki też. I klikamy w każdy element, który chcemy zmienić, tak żeby go sobie dostosować. Proponuję właśnie w wolnej chwili zarejestrować się tam w Prezi i poklikać, popróbować, co, jak co działa, bo tak jak mówię, jest to narzędzie, które spokojnie można by omawiać przez cały ten webinar, a mam jeszcze kilka naprawdę fajnych rzeczy do pokazania, także idę dalej, chyba że są jeszcze jakieś pytania na teraz. Jeśli nie, to przejdę do kolejnego narzędzia. A to Prezi zachęcam do zgłębienia. Tutaj widzę, że coś panie piszą. Tak, to jest coś innego niż Bytable. O Bytable też będę mówić jeszcze w tym webinarium. Bo Bytable jest bardziej do animacji, to jest raczej prezentacja, tylko właśnie taka trochę bardziej, tak mi się wydaje, atrakcyjna graficznie niż na przykład PowerPoint. Okej, nie ma pytań, więc przechodzę do kolejnego narzędzia i ono jest również bardzo ciekawe, myślę. To jest Microsoft Sway. Nie wiem, czy ktoś z Państwa z niego korzystał. To jest darmowe narzędzie przygotowane przez Microsoft i ono pozwala na tworzenie bardzo ładnych prezentacji i takich, nawet powiedzmy, niektórzy mówią o tym, że to są strony internetowe, takie bardzo proste. Można tam na przykład stworzyć sobie galerię zdjęć, można stworzyć jakiś reportaż, tak robiła moja koleżanka z Fundacji Agnieszka Jarmu. No i właśnie jedyna rzecz taka, którą trzeba wiedzieć o Sway, ono jest darmowe, to jest darmowe narzędzie, tylko żeby z niego skorzystać, musimy posiadać konto Microsoft. Podejrzewam, że jeśli korzystają Państwo z systemu Windows, to raczej większość z Państwa ma konto Microsoft, jeżeli nie, to można to zrobić sobie, można się zarejestrować i jakby uzupełnić ten mały brak. Okej, przejdę znów, pokażę Państwu, jak Sway wygląda w praktyce. Zacznę od
pewnej rzeczy, którą razem z koleżanką i razem z młodzieżą z Domu Kultury w Sztawnem z pracowni Orange w Sztawnem stworzyłyśmy. To jest efekt naszego działania takiego ekologicznego, w którym zajmowaliśmy się aplikacjami, które pomagają żyć bardziej ekologicznie. I od razu mówię, że ten szablon był stworzony z myślą o telefonie, więc na telefonie on się wyświetla bardzo ładnie. Tutaj, jak Państwo widzą, są małe niedociągnięcia w wyświetlaniu na komputerze, ale na telefonie wygląda całkiem fajnie. No i my stworzyłyśmy właśnie taki apkowy przybornik, czyli przewodnik po przydatnych aplikacjach. I zrobiliśmy to wszystko razem ze zbieraniem materiałów, właściwie w 2 dni z grupą dzieciaków. No i to jest jakby tylko jeden z przykładów, a zaraz pokażę więcej możliwości. To wybrałyśmy sobie taki szablon. Szablonów jest w Sway dużo więcej i one są dostosowane zwykle jakoś tematycznie do konkretnego typu projektu. Czyli możemy sobie, jak Państwo widzą, tutaj mamy różne szablony dostępne. Jest tu blog, opowieść z wakacji, biuletyn, życiorys. Znam ludzi, którzy robili sobie CV właśnie w ten sposób. Można zrobić taką zwykłą prezentację. Można zrobić coś na kształt bloga. I tak to tutaj, jak Państwo widzą, tak wygląda na przykład ten szablon. I w nim też właściwie wstawiamy po prostu sobie to, co chcemy, już w gotowy szablon. Czyli jak sobie klikniemy tutaj w rozpocznij edytowanie tego Sway'a, to przeniesiemy się do takiego edytora. I tutaj jakby bardzo fajne jest to, że mamy tu dwie zakładeczki, czyli scenariusz i projektowanie. W zakładce projektowanie możemy sobie podejrzeć, jak to, co robimy, wygląda w praktyce, jak będzie się wyświetlało. Tutaj w scenariuszu właśnie możemy sobie wpisać jakiś tytuł webinarowy. Tytuł. No i wiadomo, możemy sobie podmieniać teksty, możemy wstawiać własne zdjęcia tutaj w te miejsca, gdzie one są. Możemy też dodawać kolejne bloki, jeżeli na przykład chcemy zmodyfikować ten szablon tak, żeby było w nim zamiast 2 zdjęć w tym miejscu, chcemy wstawić kolejne, no to właśnie możemy sobie dodać bloki, możemy dodać właśnie blok tekstowy, blok z obrazem, możemy dodać wideo i tak sobie na tym fajnie działać. Już czytam, co się pomyśli. Tak. Czy to jest skorelowane z Teamsami? Nie wiem, szczerze mówiąc. Bo ja nie korzystam z Teamsów, więc bardzo trudno mi powiedzieć, czy jest, szczerze mówiąc. I tak, jeśli chodzi o Sway, jeżeli będą Państwo chcieli podziałać sobie w nim więcej, to po pierwsze są tutaj takie samouczki, które można sobie prześledzić, zobaczyć, jak to wszystko działa bardziej dokładnie. Ja tu oczywiście to tylko zajawiam, bo tak jak mówię, można by o tym mówić dłużej. Są tutaj też Sway'e pokazowe, już gotowe, więc też można sobie zobaczyć. Ten jest akurat zrobiony chyba na takim szablonie, jak my robiłyśmy to z apkami, albo bardzo podobnym. Dobra, czytałam, co było na czacie. Kilka tygodni temu moja koleżanka z Fundacji Agnieszka Jarmu robiła też tutaj webinar dla Centrum Edukacji Obywatelskiej i ona się tam zajmowała bliżej Sway'em, miała jakby głównie tym się zajęła tam. I ten webinar jest nagrany, jest dostępny na stronie, znaczy na kanale YouTube'owym. Celo, warto sobie go przejrzeć, jeżeli będą Państwo zainteresowani. Ja go zawarłam w liście linków, którą wyślę Państwu pod koniec tego webinarium, także będą mogli sobie Państwo zajrzeć też tam i dowiedzieć się na ten temat trochę więcej. Okej, widzę, że tutaj Panie już rozwiały wątpliwości, co z Teamsami.
Tak, można się zalogować, tak, bo konto Microsoft to jest też jakby konto tego Office. Także. Dobra, ja przechodzę dalej. I teraz chciałam pokazać Państwu takie narzędzie, które osobiście bardzo lubię. Ono jest bardzo mało znane. Muszę też przyznać, że ono czasami zdarza mu się szwankować, to znaczy przez jakiś czas nie było specjalnie rozwijane. Natomiast ostatnio je sprawdzałam i znowu działa i super. Jest to takie narzędzie, które służy do tworzenia map interaktywnych, takich prezentacji na bazie mapy, za których na bazie których można właśnie sobie tworzyć takie, nie wiem, interaktywne wycieczki. Pokażę Państwu, co ja zrobiłam w tej aplikacji StoryMap dla moich uczniów, którzy uczą się języka polskiego. Już przechodzę do udostępniania ekranu. Momencik. Najpierw pokażę efekt końcowy, a potem pokażę Państwu, jak to się robi. Więc to moje dzieło wygląda w ten sposób. Ja zrobiłam taką prezentację krótką o tym, jak w jaki sposób Wisła przepływa przez Polskę. Tutaj wstawiłam filmik z piosenką Płynie Wisła Płynie i ruszamy w podróż. Ja tutaj, to była taka bardzo prosta prezentacja, można oczywiście dodawać więcej slajdów, więcej opcji. Ja tutaj wstawiałam tylko zdjęcia, ale można wstawiać w tym miejscu również filmy z YouTube. I tak jak Państwo widzą, to się bardzo fajnie przenosi na tej stronie, po lewej stronie mamy mapkę, po prawej stronie mamy to, co jakby chcemy omówić. Możemy sobie w ten sposób tworzyć różne ciekawe prezentacje. Ja się skupiłam na Wiśle, ale można tutaj opowiadać, nie wiem, na przykład o związkach jakichś artystów z danymi miejscami, albo o samych miejscach, co tam w nich jest ciekawego czy interesującego. I najlepsze jest w tym to, że takie mapy tworzy się w bardzo prosty sposób tak naprawdę. Wygląda to całkiem profesjonalnie, myślę, a tworzenie jest bardzo proste. I już mówię, w jaki sposób się to robi. Czy można wstawić dźwięk? Można, zdaje się, wstawić dźwięk. Zaraz zobaczymy. Szczerze mówiąc, ja nie wstawiałam samego dźwięku, wstawiałam tylko filmiki. Żeby sobie stworzyć taką mapę, musimy mieć konto Google przede wszystkim i stworzyć sobie konto na stronie storymap.nightlab.com. Ja to też będzie w tych linkach, które wyślę, także teraz proszę, nie trzeba tam wchodzić i tego robić, będą Państwo mieli na to moment. I teraz, żeby zrobić nową mapkę, mamy tutaj taki, jak jesteśmy już zalogowani tym kontem Google, klikamy sobie w zielony przycisk New. Tutaj nadajmy jakąś nazwę, powiedzmy, nie, wędrówka. Klikamy dalej create. OK. I to jest jakby, na razie mamy slajd tytułowy, na którym tak, możemy sobie wpisać. Tam wpisaliśmy chyba wędrówka, także wpiszmy jeszcze raz wędrówka. Tutaj możemy dodać jakieś. Nie wiem, jakieś wprowadzenie, zapraszamy na naszą wycieczkę. I tutaj mamy coś takiego jak, a nie, przepraszam, to jest dalej slajd tytułowy. Tutaj jakby jeszcze chciałam Państwu pokazać, mamy tutaj edit i preview. Edit, czyli to jest ten jakby widok naszego edytora, a preview to jak to będzie wyglądało sobie już na stronie. I teraz mamy tutaj to marker options. Tylko chyba mi teraz nie działa. Dobra, chwilę. To zrobimy to inaczej. Klikniemy, stworzymy, to jest jakby strona tytułowa, nad nią jeszcze spróbujemy popracować potem. Klikamy sobie tutaj add slide. I tutaj, jak Państwo widzą, wyświetla nam się taka wyszukiwarka lokalizacji, czyli tutaj musimy wpisać, jakie miejsce chcemy na tej mapie sobie zaznaczyć. No powiedzmy, że ja zaproszę Państwa do mojego miasta rodzinnego, do Lublina. Jak sobie wpiszemy to tu i klikniemy w ten Lublin, to Lublin nam się zaznaczy na mapie. Żeby nie być gołosłowną, oddalam, żeby pokazać, że to naprawdę Lublin. OK.
I co możemy, to będzie jakby slajd, na którym będzie zaznaczony Lublin na mapie, no i do tego możemy sobie dodać jakieś zdjęcie i możemy to zrobić w taki sposób, że albo dodamy zdjęcie z komputera, albo dodamy tutaj link do zdjęcia, który jest online, który jest już gdzieś na przykład w Google Maps, w Google Grafika, czy gdzieś indziej. Tutaj wpisujemy sobie jakiś opis. Lublin to miasto wojewódzkie. Ja tak wpisuję bardzo szybciutko i bardzo króciutko, ale oczywiście jak wiedzą Państwo, że można nad tym sobie pracować więcej. Dodam tutaj jakieś zdjęcie z mojego komputera. Nie będzie to zdjęcie Lublina, bo akurat takiego nie mam. Ale mam Toruń akurat, to wstawię Toruń chwilowo. Myślę, że mi Państwo to wybaczą. OK. I teraz jak sobie wejdziemy na podgląd, to tak to będzie wyglądało na podglądzie. To już mamy pierwszy slajd. Oczywiście jest bardzo prosty, bo jeszcze tutaj nic nie poszaleliśmy. No ale tak się tworzy każdy kolejny slajd. Zamiast zdjęcia można też wstawiać filmiki z YouTube. Po prostu je trzeba tutaj, też trzeba link do, przepraszam, link do YouTube'a trzeba również wstawić w to okienko tutaj. No i możemy sobie dodać kolejne slajdy, jakby nie wiem, czy chyba nie ma ograniczonej ilości nawet slajdów w tym narzędziu. Także ogólnie polecam się pobawić tym, bo jest to bardzo, myślę, bardzo obiecujące narzędzie. Tutaj mam jeszcze coś takiego jak Options i możemy sobie wybrać rodzaj mapy, bo to ta jest taka szara, tak? Ale możemy sobie też wybrać, nie wiem, spróbujmy sobie wybrać na przykład tak. Ona się wtedy zmieni, tak? Na to tło jest kilka rodzajów tego tła. I teraz, żeby jak już sobie stworzymy mapę, załóżmy, że ją stworzyliśmy, oczywiście ona nie jest gotowa w tym momencie, ale jak ją udostępnić? Tutaj jest coś takiego jak share. Aha, i najpierw musimy kliknąć w save. Bo nie zawsze te zmiany zwykle zapisują się same, ale były na niebiesko, więc chyba się jednak nie zapisała tym razem. I żeby udostępnić tę mapę komuś, pokazać ją, klikamy tutaj share. I tutaj będziemy mieć link, który trzeba skopiować i albo go wysłać, albo wstawić do przeglądarki. No i ja teraz Państwu pokażę, co z tego wyszło. Oczywiście nie wyszło zbyt wiele, bo jakby tutaj nie podziałaliśmy specjalnie, no ale jakby tak to działa. Więc jest to bardzo proste tak naprawdę, a myślę, że daje sporo fajnych możliwości dla nauczycieli różnych przedmiotów, jak sądzę. Okej, widzę, że Państwu się całkiem to podoba po reakcjach na czacie. Dobra, więc przejdę do kolejnego narzędzia. Tak jak mówię, zachęcam do zgłębienia tego we własnym zakresie, poklikania i zobaczenia, co tam można jeszcze zrobić. I przejdę do kolejnego narzędzia, które zostało stworzone przez to samo laboratorium, bo StoryMap.js jest dziełem Uniwersytetu Northwestern w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. I oni stworzyli kilka takich narzędzi. Ja tutaj Państwu przywołam trzy, ale nie będę o tych kolejnych mówić więcej, bo one są troszkę bardziej skomplikowane. Więc Storyline.js to jest z kolei narzędzie, które działa na bardzo podobnej zasadzie do tej mapy. Natomiast tutaj możemy tworzyć takie interaktywne wykresy danych, które się zmieniają w czasie. Czyli zaraz Państwu pokażę, co ja stworzyłam tak na szybko. I ważna uwaga jest taka, że do tego z kolei też jest nam potrzebne konto Google, dlatego że dane, które się pojawią na naszym wykresie, będą najpierw w arkuszu kalkulacyjnym Google. Tak jest stworzone to narzędzie, że ono sobie zasysa te dane z arkusza kalkulacyjnego, który wcześniej przygotujemy. Już pokazuję, jak to wygląda. Jesteśmy tu. Wędrówkę wyłączam. OK. I ja stworzyłam taki, na szybko, taki wykres, który przedstawia zmiany liczby ludności w Polsce. I można sobie nim manipulować na dwa sposoby, albo klikając w kolejne karty, albo klikając w kolejne punkciki na wykresie. Tak jak Państwo widzą, mamy tutaj wykres lata
I takie karty z komentarzami, tak? Tutaj można sobie wpisać oczywiście dużo więcej rzeczy, natomiast ja tego nie robiłam. Tutaj to jest. Tutaj nie możemy wstawiać zdjęć i filmów do tych kart, tylko takie opisy, no ale jakby sam wykres, myślę, może być przydatny. Zobaczę, co, jak Państwo. Okej. Dobra. I jak to się robi? Robi się trochę inaczej niż story mapę. Nie trzeba tym razem zakładać sobie konta, tylko tworzy się to w takim edytorze. To jest ta strona storylinenightlab.com i klikamy sobie tutaj make a storyline i tutaj jest instrukcja, ona jest po angielsku. Ja jakby na szybko powiem, o co w niej chodzi, myślę, że też Państwo sobie z nią dobrze poradzą później. Oni tak jak Państwo widzą, tutaj mówią, żeby stworzyć sobie najpierw arkusz kalkulacyjny z danymi. Ja tutaj pokażę Państwu, jak wygląda ten, na bazie którego stworzyłam tamten wykres. To jest bardzo prosty arkusz kalkulacyjny. Jedna ważna rzecz, którą trzeba zrobić, żeby to zadziałało, to trzeba zablokować sobie pierwszy wiersz. I to się robi tutaj. W arkuszach kalkulacyjnych Google klikamy w widok, zablokuj i tutaj będzie wiersz pierwszy. Ja już to zrobiłam, ale tak mówię na wszelki wypadek. I tak, tutaj sobie wpisujemy w pierwszej kolumnie daty. To mogą być lata, ale tam mogą być też konkretne dni. Tak? Także jeżeli na przykład chcą Państwo przedstawić, jak, nie wiem, powiedzmy, jak rosły przypadki COVID-19 w Polsce, to można tutaj stawiać konkretne dni w tej kolumnie z datami. Dalej mamy dane. Czyli w moim przypadku to była liczba ludności Polski w milionach. Dalej mamy tytuł karty. I tak jak Państwo widzieli, ja tam sobie to zrobiłam w taki sposób. Można jakby tutaj wpisać, co Państwu potrzeba. No i dalej jest ten tekst, który się na takiej karcie komentującej pojawi. Trzeba zablokować pierwszy wiersz, dlatego że w pierwszym wierszu mamy jakby te kategorie przypisane do konkretnych kolumn. I ten program jest tak napisany, że on będzie po prostu będzie się odnosił do kolejnych kolumn, prawda? Więc jeżeli nie zablokujemy pierwszego wiersza, to nam to po prostu nie zadziała. Pierwszy wiersz musi być zablokowany. I potem, żeby móc to na tym pracować w tym storyline, jak sobie przygotujemy już tutaj arkusz kalkulacyjny, musimy kliknąć klik i tutaj jest, już mówię gdzie, opublikuj w internecie. OK, i tutaj mamy link, który trzeba sobie skopiować. I wtedy przechodzimy na tę stronę storylinenightlab.com. Przechodzimy sobie troszkę niżej i tutaj mamy coś takiego jak Configure Your Storyline. Trzeba tutaj wstawić ten link do arkusza, który stworzyliśmy, który jest już publiczny. Tutaj jeszcze oni nas zapytają o kilka rzeczy, czyli w której kolumnie są informacje dotyczące czasu lub daty. No i co ja zrobiłam? Ojej, coś mi się nie udało. Dobra, odświeżę tę stronkę, bo ona niestety czasami szwankuje. OK, chyba zaszwankowała. Bo robiłam to wcześniej i działała, a teraz nie działa. Spróbuję ostatni raz. Nie działa, nie wiem dlaczego. OK. Nie jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego akurat w tej chwili nie zadziałała, bo robiłam to już dzisiaj kilka razy i było OK. Ale widzę, że coś im się wykrzaczyło czasami. Dobra, to ja użyję, bo tutaj jest taki. Nie wiem, czy mogę.
Okej, okay, chyba już więcej na ten temat Państwu nie będę mogła powiedzieć, bo strona odmówiła współpracy. Czasami tak jest. Ja zauważyłam, że oni już ostatnio rzadziej ją aktualizują, ale powinna działać. Jakby proponuję... zaraz, kopiowanie filmików z YouTube'a. Tak, Panie Bogusławie, te wszystkie rodzaje prezentacji muszą być z dostępem do internetu. Ja nie będę teraz mówić więcej o tym pobieraniu filmików z YouTube, bo to troszkę bardziej skomplikowane, natomiast jest taka możliwość, ale te narzędzia, o których mówię, tak, te narzędzia, o których mówię, prezentujemy, jakby to wszystko się dzieje w internecie, czyli jakby nasz efekt, prezentacja, którą tworzymy, też jest online. Dobra, zostawiam to storyline, ale jakby tam trzeba sobie jeszcze zaznaczyć właśnie, która kolumna odnosi się do jakiego typu treści, no i później jak klikniemy sobie create, o, chyba coś zaraz zobaczę, może się załadowało. Chyba się załadowało, to spróbuję Państwu pokazać jeszcze raz. Okej, okay, jak sobie załadujemy ten nasz plik, to tutaj właśnie pojawi nam się taka formatka. Trzeba tutaj wybrać, że w tej kolumnie, kolumna, która nazywa się year, czyli to, co jest w pierwszym wierszu, tak, tam u nas było year akurat, tutaj możemy sobie wybrać format, czyli jeżeli to jest rok, no to wiadomo, ale jeżeli mamy datę dzienną, to możemy ją wybrać w zapis w takiej wersji. Dalej tutaj zaznaczamy, w której kolumnie są dane, o które nam chodzi i jak te dane mają być opisane na wykresie. I tutaj to już samo się automatycznie robi. Robimy create storyline. I tutaj mamy link do tego storyline, które powstanie. Musimy sobie w to kliknąć i najlepiej skopiować ten link Ctrl A. I potem możemy go sobie obejrzeć w przeglądarce. A nie zadziałał tu. Okej, dobra, nie. Zostawiamy to. Aktualnie mają chyba jakiś problem z tym. W każdym razie zachęcam Państwa do poklikania sobie w tym. Wczoraj i dzisiaj rano wszystko działało tak, jak trzeba. Także może po prostu coś jest chwilowo nie tak. Awarie w internecie się zdarzają. Myślę, że Państwo też wczoraj doświadczyli wielkiej awarii Google. Ja na przykład nie mogłam pracować przez 2 godziny prawie. Także ten link do tego storyline będzie też... W liście linków, które Państwu wyślę na koniec i zachęcam do zgłębienia tego. O, u Pani zadziałał. No właśnie, może to jest też kwestia internetu. Pokażę jeszcze szybko trzecią rzecz z tego samego laboratorium i to jest Timeline.js i ono jest, nie będę o nim mówić tutaj dłużej, dlatego że jest trochę bardziej skomplikowane. Pokażę zaraz szybko, jak to wygląda. Timeline służy do tworzenia interaktywnych osi czasu. Prawdopodobnie, jeżeli czytają Państwo różnego rodzaju portale informacyjne, to już takie osie czasu Państwo gdzieś widzieli. Pokażę, o co chodzi. Tutaj timeline również nie... A zaraz, już jeszcze ktoś napisał. Tak, tak. Pani Donuta pisze, że Ctrl C. Tak, chodziło mi tylko o to, żeby wcześniej zaznaczyć sobie Ctrl A, żeby zaznaczył się cały link, a potem Ctrl C. Poszłam trochę skrótem myślowym, ale tak, chodziło mi o zaznaczenie Ctrl A, czyli zaznaczam wszystko, a potem Ctrl C, żeby wszystko się na pewno skopiowało. Dobra, storyline zamykam, a timeline wygląda w taki sposób. Ja pokażę Państwu tutaj taką oś czasu, która jest już jakby stworzona przez twórców tego narzędzia. No i tutaj jest akurat, to jest o kobietach w informatyce, w komputerach. I taka oś gotowa wygląda w ten sposób, ale jak Państwo widzą, tutaj jest trochę więcej danych i elementów, więc można się domyślać, że również tworzenie jest troszkę bardziej zaawansowane. Nie jest trudne, ale wymaga trochę więcej czasu, no i myślę, że na stworzenie takiej ładnej osi czasu to potrzebowalibyśmy oddzielnego webinaru. I jak to się robi? W skrócie. Tutaj na dole mamy coś takiego jak Make a Timeline i oni tutaj przygotowali już szablon takiego arkusza kalkulacyjnego, do którego możemy wprowadzić
swoje dane. Musimy sobie ten szablon skopiować, klikając w niego tu. Jeżeli są Państwo zalogowani do konta Google, to wystarczy tutaj po prostu kliknąć utwórz kopię. I ten arkusz wygląda trochę strasznie na początku, ale w ogóle nie jest skomplikowany. Ja pokażę taki, na którym już sama trochę pracowałam i zrobiłam coś takiego o twórczości Olgi Tokarczuk. Bardzo, bardzo króciutkie, tak żeby tylko Państwu pokazać, jak to działa. Tutaj mamy w pierwszej kolumnie daty i możemy też w tej osi czasu zawierać zarówno jak daty punktowe, jak i okresy czasu. Czyli wtedy, jeżeli chcemy mówić o okresie czasu, to tutaj wpisujemy początek, tutaj, gdzie mamy end, wpisujemy koniec. Tutaj wpisujemy sobie, co to jest, jaki jest tytuł tego slajdu. Dalej mamy tekst dodatkowy, możemy wstawić link do zdjęcia, jakiś podpis, jeśli chodzi o źródła, ja akurat korzystałam z otwartych zasobów. No i reszta też tam. Dobra. Tutaj jakby w tej kolumnie nie zawarłam nic, bo to jest mój slajd tytułowy. Tutaj trochę mi się to źle wyświetla, ale dalej wstawiłam kolejne powieści Olgi Tokarczuk. I znowu jakby musimy sobie skopiować. Ja już to zrobiłam tutaj, żeby było opublikowane w internecie. Możemy sobie skopiować też link stąd. Wracamy do tego Make a Timeline. I tutaj możemy sobie to wyrzucić. To jest w punkcie tym, punkt trzeci, Generate Your Timeline. Tutaj wrzucamy ten link do stworzonego arkusza. I tutaj mamy link do naszej osi czasu. Zobaczymy, czy to narzędzie nam teraz zadziała. Kopiujemy. Powiedzmy, że wstawimy sobie to tu. Ładuje się oś czasu. Zadziałała. Nie działają polskie znaki tutaj, bo jest to narzędzie amerykańskie, więc czcionki też są tak dobrane, że polskie znaki nie będą się ładnie wyświetlać w tych nagłówkach. O, i jak sobie przesuniemy dalej, no to ja tutaj wstawiłam tylko dwa slajdy, bo już chciałam tylko pokazać, jak to działa. Także to jest takie narzędzie do osi czasu. Myślę, że to się Państwu może przydać, ale tak jak mówię, no trzeba to sobie zdecydowanie zgłębić na własną rękę troszkę, bo to zajmuje więcej czasu znacznie niż na przykład mapa. Mapę można zrobić tak naprawdę w kilka minut, jak się wie, co chce się powiedzieć, co się chce w niej pokazać. Natomiast tutaj ta oś czasu zajmuje jednak czasu trochę więcej. Okej. To ja przechodzę do kolejnej części, bo na tym skończyłam te narzędzia do prezentacji. Teraz chciałam pokazać szybko proste narzędzia do tworzenia infografik i innych materiałów graficznych, ale widziałam, że niektóre z nich już się pojawiały w tych odpowiedziach, których mi Państwo udzielili na początku. I pierwszym z tych narzędzi jest Canva. Ona była chyba dość popularna, więc nie wiem, czy chcą Państwo w ogóle, żebym mówiła więcej o Canwie, czy są takie osoby, którym... Coś o Canwie jeszcze trzeba przybliżyć? Tak, dobrze. Mhm. Okej, okay. No więc super, są osoby, które nie znają, okej. Okay. To ja tu widzę, że jakby przeważająca większość woli, żebym powiedziała troszkę o Canwie. Od razu mówię, że nie będę mówić długo, bo moja koleżanka Monika Czapka zrobiła ostatnio webinarium całe poświęcone Canwie i narzędziu, które jest jakby alternatywą dla niego. Także odeślę też Państwa do tamtego narzędzia. To jest narzędzie graficzne, które jest dostępne online i ono działa na bazie szablonów i istnieje rozszerzona wersja darmowa Canva Edu dla nauczycieli. O tym też nie będę teraz mówić, bo o tym mówiła Monika w tym webinarze, do którego Państwa potem odeślę. I już pokazuję, jak działa Canva tak w dużym skrócie. Jest to w ogóle bardzo przyjazne narzędzie moim zdaniem, bo no jest bardzo proste i działa na zasadzie podmieniania tak naprawdę treści. To jest, żeby pracować w Canwie, musimy sobie utworzyć konto. I tak wygląda nasza strona startowa. I ja mówiłam tam o infografikach, więc powiem szybko, jak się tworzy właśnie, pokażę na przykładzie infografiki. Ale jeszcze tak szybko powiem tylko, że można tu stworzyć tak naprawdę
dowolną grafikę. Teraz jest też opcja animowanych grafik, więc jest to bardzo fajne. I tutaj na górze mamy tak pole z wyszukiwarką. Tutaj sobie wpisujemy typ projektu, o który nam chodzi. Nam w tej chwili chodzi o infografikę. Także wybieram infografikę. I tutaj mamy już gotowe szablony różnych infografik, które możemy sobie przygotować. I przeglądamy sobie te szablony, wybieramy ten, który nam się najbardziej podoba. Powiedzmy, że ja sobie wybiorę ten, bo robię coś, powiedzmy, robię coś z biologii. Ok, i tak wygląda jakby przestrzeń robocza w Canwie. Ja nie będę jej teraz omawiać dokładnie, bo mam jeszcze inne rzeczy, o których chcę powiedzieć, a tak jak mówię, Monika opowiedziała o tym bardzo dokładnie, ale w skrócie możemy sobie każdy z elementów tego projektu podmienić na inny. To znaczy, że na przykład jeżeli mamy tutaj jakiś tekst, to możemy go usunąć i wpisać własny tekst. Tak jak Państwo widzą. Możemy sobie też, tak jak Państwo widzą, niektóre tutaj rzeczy są dostępne tylko w Canwie Pre, w tej Canwie Pro czy Canwie Premium, więc możemy je podmienić na jakieś darmowe. Tutaj są elementy do wyboru. Szukamy darmowej gąsienicy. Te elementy, które są z koronką albo ze znaczkiem Pro, są płatne, inne będą darmowe. Tutaj znajdziemy sobie jakąś taką, to możemy sobie wyrzucić. No i w największym skrócie, żeby jakby też nie przedłużać dla tych z Państwa, którzy już znają Canwę, tak to wygląda. No i tak jak mówię, ja polecam sobie obejrzeć, polecam obejrzeć webinar Moniki o Canwie, dlatego że ona mówiła o Canwie przez ponad 1,5 godziny i omówiła wszystko znacznie bardziej dokładnie niż ja tutaj. Także jeżeli ktoś jeszcze nie zna Canwy, to w tej liście linków będzie do niej odnośnik. Dobra. Innym narzędziem, które jest zbliżone do Canwy, działa na podobnej zasadzie, ale jest skupione wyłącznie na infografikach i prezentacjach i w związku z czym te szablony do infografik są tam bardziej, troszkę bardziej dopracowane moim zdaniem, to jest PictoChart. W PictoChart jest taki haczyk, że w wersji darmowej możemy sobie stworzyć tylko 5 projektów na jednym koncie. Ale myślę, że warto przynajmniej pokazać to narzędzie. Dlatego, że ja z niego korzystałam osobiście i mi się całkiem podobało. I w PictoChart też musimy się zarejestrować. I tutaj akurat nie ma takiej wersji premium dla nauczycieli czy dla pracowników edukacji, ale działa to w bardzo podobny sposób jak Canva. Troszkę ma inny może ten szablonik. Tutaj mamy typy grafik, które możemy stworzyć. Powiedzmy, że wybieramy infografikę. No i tak jak Państwo widzą, te infografiki są takie już, bo tamte w Canwie nie wszystkie są tak, jakby to powiedzieć, jest tam mniej elementów i jakby trochę mniej możliwości, moim zdaniem. No i jak sobie wybierzemy jakiś szablon, klikamy w niego, to potem praca jest już taka, jakby... Pracujemy w taki sam sposób jak w Canwie, czyli podmieniamy sobie po prostu treści na własne. Możemy zmieniać też kolory, czcionki, dodawać elementy i tak dalej. Myślę, że też nie będę tutaj mówić więcej już o tym PictoChart z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego właśnie, że jest podobny do Canwy i jak Państwo sobie tę Canwę zgłębią czy sami, czy z pomocą filmiku Moniki, to już będą Państwo wiedzieli, jak się odnaleźć w tym. No i też, tak jak mówię, tylko 5 projektów można tutaj stworzyć za darmo, ale warto wiedzieć, że istnieje, bo jeżeli na przykład mam jakiś bardzo ważny projekt do stworzenia, to może się to narzędzie przydać. Ok. Kolejnym narzędziem, podobnym, jakby z tej samej, PictoChart jest tylko po angielsku, przykro mi. Kolejnym narzędziem, jakby z tej samej grupy narzędzi, bo chciałam po prostu pokazać ich kilka, tak żeby Państwo mieli też wybór, jest Easly i ono jest już też bardzo skupione na infografikach.
I wersja darmowa jest o tyle ograniczona, że nie wszystkie szablony będą dostępne i pobieranie mamy też w niższej jakości, no ale jeśli jakby myślę, że to nie jest jakby bardzo dużą przeszkodą. Już pokażę, jak to Easily wygląda. Też musimy się oczywiście w nim zarejestrować. I w wersji darmowej ja z takiej korzystam. Wygląda to w taki sposób, że to jest nasza stronka startowa. Tutaj mamy różne dostępne szablony i też one są, powiedziałabym, graficznie często bardziej zaawansowane niż na przykład te z Canvy. A dalej praca wygląda bardzo podobnie jak w Canwie. Powiedzmy, że weźmiemy sobie, nie wiem co. Który by tu wybrać? O grupach krwi. Nie, o testach krwi. Okej, okay, no i podobnie jak w Canwie możemy sobie manewrować tymi różnymi elementami, wstawiać własne teksty zamiast tych, możemy sobie też dodawać inne obiekty. Tylko no też jakby w wersji darmowej nie wszystko jest dostępne, ale myślę, że można też fajnie tutaj podziałać. No i tak jak mówię, pobieranie jest dostępne w tej trochę niższej jakości, ale ona jakby mnie przynajmniej nie wpływała specjalnie na odbiór. Także myślę, że można sobie tutaj poklikać i popatrzeć. Tutaj też nie będę już mówić więcej, co prawda to może wygląda troszkę inaczej niż Canva, natomiast zasada działania jest taka sama. Czyli można też podmieniać te elementy. Z tym, że chyba nie wszystkie, bo właśnie czasami jest tak, że tło jest już zablokowane, jest jedną grafiką. Okej. Dobra. Idziemy dalej. Kolejnym narzędziem, o którym nie będę też mówić więcej, bo ono się znajdzie też w webinarze Agnieszki, do którego Was odeślę, ale troszkę powiem. Jest Book Creator i jest to darmowe narzędzie, które umożliwia tworzenie takich własnych książek i komiksów. I to jest o tyle fajne, że można tutaj zapraszać inne osoby do współtworzenia takiej książki, można udostępnić to jakiejś grupie albo całej klasie. I już pokazuję, jak ten Book Creator wygląda. Może też niektórzy z Państwa już go znają, bo na przykład jeżeli ktoś już widział ten webinar Agnieszki wcześniejszy, no to też pewnie już znam Book Creator. Okej, zaraz wejdę sobie na stronę startową. Jak się zarejestrujemy, tam trzeba kliknąć, że się jest nauczycielem. Trzeba też, znaczy nie trzeba, ale można wybrać jakby z jaką grupą wiekową się pracuje i jakiego przedmiotu Państwo uczą, wtedy jakby on będzie potem podpowiadał jakieś treści dostosowane do Państwa potrzeb. Można sobie też szukać już gotowych jakichś narzędzi, natomiast jeżeli chcemy sobie stworzyć coś własnego, to jesteśmy tutaj w tej opcji Libraries i wchodzimy sobie do folderu. Ja sobie utworzyłam folder książki i mamy tutaj książkę, którą ja zaczęłam tworzyć. Żeby ją edytować, trzeba kliknąć w ten taki ołóweczek i wtedy przechodzimy do edytora. I teraz tak, to jest trochę nieintuicyjne narzędzie. Ja na początku nie wiedziałam, co mam z nim zrobić, ale tutaj jest taki plusik na żółtym tle i dzięki niemu możemy dodawać jakieś elementy do naszego projektu, tego książkowego. Możemy dodawać własne zdjęcia, tekst, możemy tutaj nagrywać też swój głos. Ja tego jeszcze nie robiłam, bo dla mnie jest to też odkrycie ostatnich kilku tygodni, a nie korzystam jeszcze z tego nagrywania, ale jest taka możliwość. Ale możemy też wstawiać już gotowe jakby elementy, które są tutaj. W Shapes będziemy mieć różne obrazeczki i kształty, a tutaj w Comics możemy zrobić na przykład coś takiego, że podzielimy sobie tę stronę na takie panele. Jeżeli chcemy zrobić na przykład komiks, no to myślę, że to jest fajna opcja, żeby sobie podzielić to. Ja wyrzucę może ten kształt ze środka. I tutaj mamy, jak Państwo widzą, już podzielone na takie komiksowe krateczki. Możemy sobie wstawiać tutaj
dymki. Możemy do tych, możemy też takie teksty już jakoś wystylowane. Powiedzmy wow, to nam tu wskoczy. No i jakby można tworzyć dużo fajnych historii. Myślę, że tutaj to jest w języku angielskim, co prawda, ale chociaż nie wiem, właściwie to nie wiem, czy będzie działało po polsku. Nie, działa po angielsku. Okej. Okay. Aha, to jest w ogóle premium już teraz. Okej. Okay. Właśnie chciałam jeszcze Państwu powiedzieć a propos wszystkich tych narzędzi. To się często zdarza, że korzystamy z jakiegoś narzędzia, wydaje nam się, że jest darmowe, a potem wracamy do niego po jakimś czasie i te funkcje już nie są darmowe. Już pokazuję, jak z tymi dzieciakami, jak to udostępnić dzieciakom. Moment. Jak sobie, dobra, chwileczkę. Jak sobie klikniemy w to tutaj play, to jest tak jakby to udostępnianie, czy też czytanie. I udostępnianie mamy. Zaraz, moment. Zaraz to znajdę. Nie, to nie jest tu. Musimy się cofnąć, jak już stworzymy ten projekt, i on powinien być tutaj do udostępnienia. Tak, tutaj możemy sobie to pobrać, możemy opublikować online i wysłać link, albo jeżeli chcemy zaprosić do współpracy, to mamy tutaj collaborate. Aha, okej, okay, znowu to też zmieni? Nie, powinno być okej. Okay. Aha, okej, okay, dobra, moment. Przepraszam Państwa bardzo, ale widzę, że zmienili tutaj troszkę, albo może to ja się troszkę już pogubiłam w różnych narzędziach i nie tu kliknęłam, gdzie trzeba. Okej, okay, tutaj jak sobie klikniemy w to menu, to tutaj mamy takie pole Authors i możemy kliknąć Invite Others to Join. I jak sobie skopiujemy ten kod, a nasi uczniowie wejdą na ten Book Creator i wpiszą ten kod, to wtedy mogą się dostać i współtworzyć z nami tę książeczkę. Sporo do zapamiętania. Tak, ja właśnie też już, jak Państwo widzą, troszkę się pogubiłam przy tym narzędziu. Ono jest proste ogólnie i myślę, że jak się je przeklika i popatrzy, to też będzie łatwiejsze. Poza tym, tak jak mówię, w webinarze Agnieszki Book Creator jest omówiony trochę bardziej szczegółowo, także myślę, że tam Państwo będą mogli sobie jakby dowiedzieć się troszkę więcej na temat tego, jak to działa. No, ogólnie nie jest to bardzo skomplikowane, tylko właśnie trzeba się z tym troszkę bardziej obyć. No tutaj jeszcze mam kilka innych rzeczy do pokazania, dlatego zaczynam trochę gonić. Ale tak jak mówię, myślę, że nawet dla młodszych dzieci jest to fajna opcja, żeby coś z nimi popracować. Dobra, pokażę kolejną rzecz. To nie jest już narzędzie typowo graficzne, ale nie wiedziałam, jak je zakwalifikować, jak je zaklasyfikować tutaj w tych narzędziach, a bardzo chciałam je pokazać. To jest Learning Apps i widziałam, że niektórzy z Państwa w tej ankiecie na początku wpisali, że znają Learning Apps. To jest taka darmowa platforma, która umożliwia stworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych i tam są już dostępne szablony gotowe, ale można też tworzyć, to znaczy na bazie tych szablonów można tworzyć też własne ćwiczenia i już pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Ogólnie, jeżeli zamierzają Państwo z tego korzystać częściej, to warto sobie założyć konto, to jest darmowe i to jakby nie jest też obsługiwane przez Google, więc nie widzę przeszkód. Niektórzy tam mają, czasem nie chcą się rejestrować. Tutaj, jeżeli się Państwo zarejestrują, to te ćwiczenia i zadania, które Państwo stworzą, będą jakby zapisane na Państwa koncie, będzie można do nich wracać. I teraz tak, co możemy zrobić? To jakby jak się zaloguje, jak wejdziemy, to jak wygląda strona startowa, jak jesteśmy już zalogowani. I klikamy sobie w stwórz aplikację. I tutaj mamy różne typy ćwiczeń do wyboru.
Na przykład mamy, nie wiem, dobieranie w pary, albo mamy też krzyżówkę, wykreślanki, mapy. Jest ich całkiem sporo, jest sporo tych opcji. Wybieramy sobie to. No i jakby to jest też, tutaj wszystko powinno być po polsku, przynajmniej jak ostatnio na tym pracowałam, to tak było, także łatwiej się na pewno połapać. Tutaj jak kliknęliśmy w pasujące pary, to pojawił nam się przykład jakby z biblioteki tych przykładów, ale jeżeli chcemy pracować, stworzyć własną, to wybieramy tutaj utwórz aplikację, tutaj wpisujemy tytuł, opis. No i tak, i możemy, jeśli chodzi o tworzenie tych par, no to to mogą być do dopasowania na przykład teksty i obrazki, albo teksty i teksty, jeżeli nie wiem, na przykład chcemy zrobić to ćwiczenie z języka obcego, czy dopasować jakieś konkretne treści, to mogą być też nagrania dźwiękowe i filmy. I jakby na takich treściach można operować w tym Learning Apps, ale tak jak mówię, jest tutaj dużo możliwości. Jest tutaj dużo, dużo opcji, dużo tych wzorów ćwiczeń. Jest też całkiem spora biblioteka już gotowych takich ćwiczeń, więc jest taka ewentualność, że nie trzeba już tworzyć własnego ćwiczenia, tylko znajdą Państwo takie ćwiczenie, które będzie odpowiadało temu tematowi, który Państwo realizują akurat z uczniami. Więc no tak, myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie i warto się z nim zapoznać bliżej, stworzyć sobie konto i poklikać, popatrzeć, jak to się może przydać Państwu. Tak, jest dużo gotowców, tak jak Pani Elżbieta pisze. Dobra, kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest narzędzie, które bardzo lubię i to jest narzędzie, które nazywa się Zeob, nie wiem, jak właściwie nie wiem, jak się to czyta. Jest to taki generator czatów, wiadomości i postów z mediów społecznościowych. Na przykład takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, coś tam jeszcze jest chyba, WhatsApp, wydaje mi się. Tutaj nie musimy się rejestrować, żeby stworzyć swoją rzecz. I już pokazuję, jaki to może mieć. O, widzę, że pan Kamil pracuje z uczniami na Zeob, super. Okej, i pokazuję, jak to wygląda. Już udostępniam, jestem jeszcze na Learning Apps. Okej. Wchodzimy sobie tutaj i powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć taką rozmowę, czat na Facebooku. Mamy tutaj do wyboru Snapchat, Twitter, czat z iPhone'a, Instagram, WhatsApp i Facebook. Powiedzmy, że chcemy stworzyć coś z Facebooka. Mamy do wyboru albo taki facebookowy post i tam będą komentarze, nie wiem, na przykład jakichś znanych osób nie wiem, z lektury czy skądś. Albo możemy zrobić czat. Ja teraz przygotowałam sobie akurat taki przykład dla Państwa, żeby to był czat. Klikamy Generate Facebook Chat. I teraz tak, tutaj mają Państwo podgląd, jak to będzie wyglądało. Po prawej stronie jest podgląd. Tutaj mamy, wpisujemy to, co nam będzie potrzebne. No i powiedzmy, ja sobie wybrałam akurat bardzo banalny przykład, Romeo i Julię. Więc wpisujemy tutaj, to jest to pierwsze, to będzie imię, jakby do kogo piszemy, tak? Czyli to będzie Romek. Tak, i możemy dodać mu. Zdjęcie profilowe. Załadować je. Ja znalazłam tutaj jakiegoś takiego Romka z kwiatkami. Okej. Możemy tutaj, bo tutaj mamy to po angielsku wpisane, active 1 hour ago. Możemy też wpisać po polsku. To będzie to, co się wyświetli pod Romkiem. Kiedy był aktywny? Aktywny. Powiedzmy, tak. Nie wiem, nie pamiętam, jak to się dokładnie wyświetla na Messengerze, no ale dajmy na to, że tak. Okej. No i teraz powiedzmy, że Julia pisze do Romea. To jakby tutaj są już jakieś takie te domyślne wiadomości. Można je wykasować, bo to jest taki śmietniczek. Wtedy nam się zrobi jakby pusty wzór. No i powiedzmy, że my jesteśmy. Jesteśmy Julią, tak? Piszemy do Romea. Cześć Romek. Trzeba też pamiętać, może hej napiszę, bo trzeba pamiętać, że tutaj polskie znaki mogą, nie wiem, czy może ludzie, może ci z Państwa, którzy wiedzą, jak to obejść. Hej Romek. Romek odpisze hej Julka. No i tam oczywiście oni mogą prowadzić tę rozmowę dalej, tam, że spotkają się pod balkonem, czy nie wiem, co też sobie Państwo wymyślą.
Można sobie tutaj jeszcze pokombinować tymi opcjami. Oni mogą sobie też wysyłać jakieś zdjęcia do siebie. Tak, i jak już sobie zrobimy to, powiedzmy, że nasz czat jest gotowy, to wtedy zapisujemy sobie nasz czat. On się zapisuje na naszym... tak, możemy... I jak zapiszemy, to pobieramy. No i mamy to pobrane na komputerze w takiej formie. Oczywiście jakby to, co ja stworzyłam, jest zdecydowanie zbyt proste, żeby tego użyć, ale... A, panka, nie najlepiej wygląda. No tak, polskie znaki. Dobra, czyli tak, polskie znaki się wykrzaczają, tak jak w większości czcionek. Tak, tak, tak. Chodziło mi o to, że one po prostu nie wyglądają... nie wyglądają tak pięknie i płynnie. W każdym razie tak, polecam. Ziop, myślę, że tak jak pan Kamil mówi, robi robotę i można... Można się tym dobrze pobawić. Okej. I z tego działu to już wszystko. I teraz jeszcze krótko powiem Państwu o kilku takich narzędziach, które służą do tworzenia prostych animacji. Nie będę o nich mówić dłużej, bo wiem już z doświadczenia, że na webinarach pokazywanie tych narzędzi takich z elementami animowanymi i filmami przy moim internecie nie działa najlepiej, dlatego ja po prostu Państwu je raczej zagaję i zostawię do własnego zgłębienia. Zresztą możliwe, że już niektóre z nich Państwo znają. Wiem, że znają Państwo w dużej części Geniali i to jest narzędzie, które działa podobnie do Canvy. Myślę, że i z tym, że umożliwia też tworzenie różnych ruchomych treści, interaktywnych, właśnie takich klikalnych. Jeśli Państwo pracują z Geniali, być może znają Państwo też taką grupę na Facebooku, Geniali, oficjalna polska grupa, tam jest dużo inspiracji, być może są Państwo członkami i też tam swoje projekty wrzucają. Pokażę tylko to Geniali tak na szybko dla osób, które może go jeszcze nie znają, nie będę jakby tam dużo klikać, bo jednak Geniali jest troszkę, dla mnie przynajmniej, jest o tyle bardziej zaawansowane, że trzeba mieć dobry pomysł na to, żeby stworzyć fajne Geniali. W Canwie można działać tak bardziej odtwórczo, tak mi się wydaje. I co można stworzyć w Geniali? Po zarejestrowaniu się w Geniali mamy tutaj... Tak, możemy sobie stworzyć... Ja tutaj już sobie coś tam robiłam. Ja na przykład stworzyłam taki... Pracowałam z grupą PCK SIM w Dęblinie i stworzyliśmy razem takie wideo promujące ich grupę. To było bardzo proste, zrobiliśmy to też tak, to nie jest jeszcze dopracowane, wiadomo, ale tak jak Państwo widzą, można się tutaj też fajnie tym pobawić. Ja pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest coś takiego jak present, jeżeli chcemy to pokazać. No i ta animacja sobie leci. To i tak jak mówię, w Geniali można robić oczywiście nie tylko filmiki. Wiem, że dużo, wiele osób robi na przykład escape roomy, jakieś zadania dla swoich uczniów, kalendarze adwentowe widziałam w dużej liczbie. Także tak, jeżeli ktoś jeszcze nie zna Geniali, to zachęcam właśnie do przeklikania sobie, popróbowania. No i odsyłam też na pewno do tych grup na Facebooku, tam jest dużo, dużo do tej grupy i jeszcze do... Coś jeszcze miałam dla Państwa o Geniali. Coś jest w linkach na pewno. Tam na pewno dowiedzą się Państwo o tym więcej. Innym, w sumie to troszkę podobnym narzędziem, ale on jest raczej ograniczony do filmików animowanych takich, nie bardzo interaktywnych. W sensie takich, że nie są zwykle jakoś klikalne i edytowalne przez innych. To jest Bytable i to jest narzędzie, które w tej swojej darmowej wersji udostępnia pobieranie tych filmików tylko ze znakiem wodnym Bytable, ale myślę, że to nie jest duża przeszkoda. I już pokazuję, jak Bytable wygląda.
Okej. Okay. Musimy się tam oczywiście zarejestrować. Jak stworzymy sobie konto, to tak wygląda nasza stronka startowa. I tutaj mamy różne podpowiedzi, co tam, na bazie czego możemy tworzyć. I to też działa na takiej zasadzie jak Canva i te inne narzędzia, że też się podmienia tak naprawdę to, co jest już tam. Mnie się na przykład ostatnio spodobał ten miś wyjaśniacz, więc pokażę Państwu na jego bazie, jak się na tym pracuje. Tutaj mamy tę przestrzeń, tylko tak jak wiadomo, przy filmiku jest to trochę bardziej zaawansowane niż przy zwykłej grafice. No i możemy sobie to wpisać coś tam, tu nie wiem. No i ten miś będzie nam, tak jak Państwu widzą, nie wiem, czemu mnie to przenosi. Okej, miałam za małą przestrzeń. Można sobie wybrać te scenki z misiem, które nam będą jakby odpowiadały do naszej narracji. I jakby no, z każdym z tych projektów możemy sobie jakby podziałać bardziej, czyli możemy sobie tutaj kliknąć te trzy kropeczki i na przykład powielić tę scenę, jeśli chcemy, żeby się powtórzyła gdzieś tam później, albo żeby była dłuższa. Możemy ją też usunąć. I tak, i możemy sobie też dodawać tutaj jakieś inne elementy. Możemy dodawać też własne. Tutaj ja nie bardzo korzystałam jeszcze z Bytable ostatnio, także nie mam tutaj własnych zdjęć, no ale można sobie dodawać jak najbardziej własne treści. I myślę, że jest to przyjemne. W sensie graficznie wyglądają te filmiki bardzo ładnie, także jak ktoś chce się tym pobawić i dopracować, to na pewno może stworzyć super, super efekty. I ostatnie narzędzie, o którym chciałam powiedzieć, zanim jeszcze przejdę do tych źródeł, które Państwu obiecałam, to jest Render Forest i on działa bardzo podobnie do Bytable, to jest, tylko że jest chyba taki trochę bardziej biznesowo nastawiony, ale myślę, że też może się przydać w edukacji. I w Render Forest mamy takie ograniczenie, że po pierwsze pobieramy filmiki ze znakiem wodnym, a po drugie te filmiki mogą być tylko do 3 minut. No ale myślę, że to czasami i takie się przydają. Już pokazuję. Render Forest jak wygląda. Tutaj jestem dalej na Bytable. Dobra, Render Forest wygląda mniej więcej tak. No i tutaj znowu mamy też różne typy animacji, które możemy sobie wybrać. Powiedzmy, że chcemy zrobić coś świątecznego, na przykład kartkę świąteczną dla, nie wiem, dla naszych uczniów albo znajomych z pracy, albo innych znajomych. Klikamy sobie w to. Dobra. No i tutaj też możemy sobie podmieniać jakby te teksty, które mamy. I też polskie znaki będą się pewnie trochę wykrzaczać, bo te czcionki zwykle są takie. Dobra, to się chwilkę musi przetworzyć, żeby ładnie wyglądać, chyba. Tak. A nawet się nie wykrzaczyła, nawet wygląda całkiem fajnie. No i jakby też można sobie tutaj nad tym popracować. Z tym, że tutaj chyba z tego, co do tej pory ja pracowałam, jest trochę mniej możliwości, jeśli chodzi o edytowanie tego takiego pierwotnego wideo, tak, czy pierwotnej animacji. Tylko pracujemy już na tym, co jest i tam dodajemy sobie ewentualnie własne jakieś teksty i jakieś elementy muzyczne na przykład. Dobra. To też zostawiam Państwu do zgłębienia. Myślę, że graficznie widziałam, że są bardzo ładne te. Render Forest też wymaga rejestracji, tak, tak. No, wszystkie właściwie te narzędzia, oprócz tych, przy których zaznaczyłam, że to nie jest wymagane. No i tak. Także polecam sobie przeklikać. Tak jak mówię, jest to bardziej narzędzie nastawione na biznes, na przedsiębiorców, natomiast może się też przydać Państwu. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo to jest też dosyć ważne.
Przygotowałam dla Państwa listę takich legalnych źródeł zdjęć, wideo i muzyki, którą mogą Państwo wykorzystać w projektach, tych, które będą Państwo tworzyć w aplikacjach i narzędziach, które przywołałam. Jeśli chodzi o zdjęcia, grafiki i wideo, to jakby ja najczęściej korzystam z tych bibliotek takich darmowych treści i legalnych. Najczęściej w ogóle korzystam z tego, które jest na samej górze, czyli z Pixabay.com. Nie wiem, czy pokazywać to Państwu, chyba nie, chyba po prostu pokazać? Dobra, to pokażę jak to. Ok, już idę do Pixabay, nie wiem, czy mam tu otwarte, nie ma. I tak, taka biblioteka. Właśnie pokażę tylko na przykładzie Pixabay, bo one wszystkie tak naprawdę wyglądają bardzo podobnie. I mamy tę bibliotekę zorganizowaną w taki sposób, że na środku mamy to okienko do wyszukiwania treści. I tutaj ważna uwaga, ogólnie to jest anglojęzyczne, natomiast można sobie wybrać język polski i wyszukiwać w języku polskim te tematy, które nas interesują, z tym, że jeżeli będziemy wyszukiwać w języku angielskim, to pewnie będziemy mieć więcej wyników, bo więcej jakby zdjęć jest otagowanych po angielsku. Ale możemy sobie szukać też po polsku, powiedzmy, że szukamy sobie zimę. I tutaj wyświetlają nam się wszystkie zdjęcia, które zostały określone jako zima. Wybieramy sobie to, które nam się podoba i tutaj mamy darmowe pobieranie. Klikamy w to darmowe pobieranie. Możemy sobie wybrać rozmiar. Oni zwykle podpowiadają ten trzeci i on jest jakby najbardziej standardowy. Pobieramy. Zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem. Czasami pyta nas tam też o udowodnienie, że nie jesteśmy robotem. I już mamy to zdjęcie czy grafikę u siebie na komputerze. I jeszcze jedną rzecz. One wszystkie działają w bardzo podobny sposób. Te pexels i tak dalej, one wyglądają w podobny sposób. Pokażę tylko jedną, która jest trochę inna. I to jest The Noun Project. I to jest taka biblioteka ikon. Tutaj są ikonki o przeróżnych tematach i na przykład jeżeli będą Państwo tworzyć, nie wiem, jakieś infografiki, czy plakaty, czy nie wiem, coś, nie wiem, co tam będzie Państwu potrzebne, no to właśnie ikonki w różnych stylach tutaj są zgrupowane, one też są za darmo i można sobie pobrać w ten sposób. Tylko trzeba się zarejestrować. Ja w tej chwili nie jestem zarejestrowana, ale jak stworzą Państwo darmowe konto, to można sobie pobierać za darmo te ikonki też i używać ich w swoich projektach. Dobra. I jeszcze jedna rzecz, bo jeśli chodzi o zdjęcia, no to tak jak mówię, to co wypisałam, one wszystkie działają podobnie i też często często się powtarzają tam wyniki, no ale można sobie szukać we wszystkich. I jeszcze jedna rzecz. I jeszcze proszę nie uciekać, bo będę miała jeszcze jedną małą prośbę na koniec. Tutaj mają Państwo też źródła dźwięków i muzyki, które można wykorzystać, na przykład jeżeli będą Państwo tworzyli jakieś filmiki czy prezentacje z muzyką. No i też jakby tam w niektórych z nich trzeba się zarejestrować. Instrumenty ludowe.pl, jak sama nazwa wskazuje, zawierają raczej dźwięki instrumentów ludowych, ale myślę, że mogą się przydać. I jeszcze będę Państwa prosiła o małą rzecz. Wrócimy na chwilkę do Mentimeter.com i będę Państwa prosiła o krótką opinię o tym, jak się Państwu podobało na dzisiejszym webinarze, więc będę Państwa prosiła, żeby weszli Państwo na stronę jeszcze raz menti.com i wpisali ten kod i wpisali jedno albo dwa zdanie, jak się Państwu podobało, czy ten webinar odpowiedział Państwa potrzebom, czy coś się Państwu przyda z tego, o czym mówiłam. No taka krótka recenzja, jak było. Co z biblioteką audio YouTube? I ja z niej nie korzystam. Szczerze, ja powiem w ogóle szczerze, że nie korzystam zbyt często z tych źródeł muzyki, dlatego że nie robię sama dużo filmików, ale myślę, że też jest
Natomiast nie wiem, jak wyglądają aspekty prawne w przypadku YouTube'a i jakby. Tak, może być, nie wszystko może być legalne. Natomiast jeśli chodzi o te strony, które podałam, to na pewno właśnie. Aha, dobra, i jeszcze jedna rzecz, to wrzucam Państwu, już kopiuję i wrzucam na czat wszystkie linki do narzędzi i do jeszcze innych źródeł inspiracji, które mogą się Państwu przydać. Aha, to się, dobra, muszę to podzielić na krótsze części, bo się nie wyślę wszystko na raz. Także proszę o cierpliwość. Dobra. Wysyłam w częściach wszystkie linki, do których się jakoś dzisiaj odnosiłam. Także mogą sobie Państwo to gdzieś zapisać. Albo ja też wyślę, nie wiem, być może umieścimy to też w opisie filmu na YouTube. Wrzucam też Państwu kilka linków do inspiracji, jeśli chodzi o infografiki. Znalazłam takie dwa czy trzy artykuły, w których mogą Państwo sobie poczytać więcej o tym, jak tworzyć infografiki, które przykuwają uwagę i podobają się odbiorcom. I dziękuję bardzo za recenzję, bo już widzę, że się pojawiają. Super. Widzę, że się podobało raczej, okej. Okay. Chciałam właśnie pokazać Państwu jak najwięcej, dlatego też nie nad wszystkim się dłużej zatrzymywałam, dlatego że wiele z tych narzędzi po prostu najlepiej sprawdzać w akcji, więc mam nadzieję, że nakierowałam Państwa na to, co może być przydatne. No i cóż, i ja dziękuję za uwagę, ale wiem, że Ania chciała chyba jeszcze powiedzieć kilka słów. Tak, ja też Kasiu dziękuję za dzisiejszy webinar i dziękuję Państwu za aktywny udział. Ja też jeszcze mam kilka słów, jeżeli chodzi o doświadczenia. Na czacie przykleiłam właśnie, przypiałam tak właściwie właśnie komentarz z linkiem do pobrania doświadczenia. Jeszcze raz go tutaj klejam. Jeżeli chodzi o pobranie zaświadczeń, to sytuacja wygląda tak, że muszą się najpierw Państwo zalogować na stronie zaświadczenia.org.pl, a następnie wejść na tą stronę w tego linka, który tutaj wysłałam też na czacie. Jeżeli Państwo wejdą w ten link podany na czacie, nie logując się wcześniej, po prostu nie będą mieli Państwo możliwości pobrania tego zaświadczenia, więc nawet jeżeli Państwo nie mogą w tym momencie sobie go wygenerować, proszę, aby po prostu go sobie skopiować gdzieś do notatnika i dołączyć go po prostu w wolnej chwili i sobie to zaświadczenie wygenerować. Sytuacja jest jakby spowodowana tym, że chcemy, aby te zaświadczenia były po prostu generowane przez osoby, które faktycznie na te webinary do nas przychodzą. Także dziękujemy Państwu bardzo za dzisiejszy udział i życzymy spokojnych świąt. Mam nadzieję, że część z Państwa się pojawi na naszym ostatnim webinarze z procesu grupowego w czwartek. Jeżeli nie, to też zapraszamy w styczniu po feriach. Prosimy obserwować naszą stronę angażujobywatelsko.co. Właśnie, tu widzę już pierwsze problemy, że jest pani zalogowana, nie ma nic do pobrania, czy później się pojawi. Bardzo możliwe, że później się troszeczkę pojawi, więc proszę sobie skopiować ten link do zaświadczeń, a w razie czego proszę właśnie pisać na ten fanpage Angażuj Obywatelsko z CEO. Super, już widzę, że niektórym się udaje je wygenerować, świetnie. To jeszcze raz życzę spokojnych świąt i takiego czasu odpoczynku
i dziękuję za dzisiejszy webinar. I ja też bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wesołych świąt i trochę odpoczynku od różnych szkolnych trosk i nie tylko szkolnych. No i mam nadzieję, że miło spędzili Państwo ze mną ten wieczór. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.